Pewna historia zabrała mnie w podróż do Karoliny Południowej, do miasta Charleston. Charleston to eleganckie, urocze i czarujące miasto. Zostało założone pierwotnie jako osada w 1670 roku przez angielskich kolonistów, rozpoczynając tym samym kolonizację południowej Karoliny. Jako centrum handlu atlantyckiego dla południowych kolonii, Charleston był największym i najbogatszym miastem na południe od Filadelfii, a wkrótce stał się czwartą co do wielkości kolonią. Jednak znaczenie Charleston w historii Ameryki jest związane z jego rolą z transatlantyckim handlem niewolnikami. Transatlantycki handel niewolnikami był drugim z trzech etapów tzw. handlu trójkątnego, w którym broń, tekstylia i wino były wysyłane z Europy do Afryki, zniewolonych ludzi z Afryki do Ameryk, a cukier, tytoń i inne produkty z obu Ameryk do Europy. Ponad 10 milionów z około 12 milionów ludzi przymusowo usuniętych z Afryki przeżyło przerażające środkowe przejście przez Ocean Atlantycki i wylądowało w wielu miejscach w Nowym Świecie. Większość tych niewolniczych ładunków popłynęła do portów w Ameryce Południowej i na Morzu Karaibskim. Ale około 400 tysięcy jeńców afrykańskich przybyło od różnych portów na kontynencie Ameryki Północnej. Z tej liczby wiemy, że około 150 tysięcy do 200 tysięcy Afrykanów przeszło przez port Charleston w około 1000 oddzielnych ładunkach. Pomiędzy 1670 rokiem, którym to założono kolonię Karolina, a prawnym zakazem handlu niewolnikami przez Atlantyk uchwalony przez Kongres w 1808 roku. Charleston zatem otrzymał większy udział w transatlantyckim handlu niewolnikami niż jakikolwiek inny port w kontynentalnej Ameryce Północnej. Około 40% wszystkich afrykańskich jeńców sprowadzonych na ten kontynent. Europejscy handlarze niewolników przetransportowali miliony Afrykanów przez ocean w przerażającej podróży znanej jako środkowe przejście. Ta oceaniczna podróż trwała od 1 do 6 miesięcy. Przewożeni statkami niewolnicy byli ciasno przykuci do prycz. Upakowani bezlitośnie jak sardynki, cierpieli na infekcje z powodu bliskości na pokładzie bądź ścisku w ładowni, gdzie byli przykuci łańcuchami, nie mając zbyt wielu miejsca na poruszanie się. Dość powszechne były gwałty, chłosty i choroby takie jak ospa czy zapalenie spojówek. Czerwonka, zwana jako krwawy strumień, pozostawiała jeńców leżących w kałużach ekskrementów. To przerażające i odczłowieczające doświadczenie, ciągły strach i mrok w ładowni, w akcie desperacji doprowadził niektórych niewolników do samobójstwa. Statki transatlantyckie były zobowiązane do przestrzegania szeregu protokołów prawnych, jak na przykład raporty dotyczące ilości zgonów na pokładzie. Pewien historyk odniósł się do warunków, jakie Afrykanie znosili w przejściu środkowym, jako prawdopodobnie najczystszej formy dominacji w historii niewolnictwa jako instytucji. W listopadzie 1785 roku firma z Liverpoolu zaimportowała pierwsze 7 bel amerykańskiej bawełny. I niewielu wówczas wiedziało, że te 7 bel z Liverpoolu zmieni świat. Na początku XIX wieku amerykańskie południe stworzyło niszę na europejskim rynku luksusowej bawełny o długich włóknach uprawianej wyłącznie na wyspach morskich u wybrzeży Karoliny Południowej. Wynalazek odziarniacza bawełny dał niewolnictwu nowe życie. Między 1992 a 1994 rokiem cena niewolników podwoiła się, a wraz ze wzrostem cen rosła ich liczba. Był to jednak dopiero początek nadchodzącej ogromnej powodzi i podstawy astronomicznego wzrostu południa na światową pozycję. Częściowo ze względu na rozwój Królestwa Bawełny, 9 nowych stanów niewolniczych weszło do Unii w latach 1789-1860, szybko rozszerzając się i przekształcając południe w region wzrostu gospodarczego,
ukazując historię mężczyzn i kobiet, którzy zbudowali południe w niewoli. Wraz z poślubieniem południa do niewolnictwa, bieli rolnicy i plantatorzy potrzebowali teraz znacznie więcej siły roboczej do oczyszczania ziemi oraz sadzenia i zbierania bawełny. Odkąd międzynarodowy handel niewolnikami został zakazany w 1808 roku, plantatorzy teraz kupowali niewolników wewnętrznie od handlarzy w procesie znanym jako krajowy handel niewolnikami. Według Międzynarodowego Muzeum Afroamerykanów prawie 80% Afroamerykanów może potencjalnie wyśledzić przodka, który przybył do Charleston. Niewolników sprzedawano w Old Slave Mart, znanym również jako Ryan's Mart, oraz na ulicach. Zniewoleni czarnoskórzy czasami mieszkali miesiącami w zagrodach lub w więzieniach, czekając na sprzedaż. Zmęczeni i obdarci podróżą nie byli gotowi na licytację. Ich głowy zakrzątały pytania o to, co ich czeka. Komu mogłyby zostać sprzedane? Czy pozostaną z którymiś ze swoich bliskich? Jak długo potrwa podróż? To handlarz ściągał ciężkie łańcuchy i kajdany z kończyn niewolników, aby mogli odpocząć i leczyć rany. Kolejno lekarz je badał. Kupiec kupował im ubrania, a handlarz zwiększał racje żywnościowe. Tylko po to, aby ich utuczyć. Kazał tańczyć i ćwiczyć, aby ich mięśnie wydawały się bardziej uwidocznione. Natłuszczał ich skórę, aby nadać jej zdrowy blask. Nakładał olejek na włosy dziewczynek, wyrywał się we włosy i farbował męskie brody na czarno. Wszystko po to, aby sprzedać towar za dobrą cenę. W Stanach Zjednoczonych w gospodarce kolonialnej dominowały plantacje tytoniu w Virginii i w Maryland oraz ryż w Karolinie, ale po wojnie o niepodległość bawełna rozprzestrzeniała się w południowo-wschodnich Stanach. Handel niewolnikami w swojej najskuteczniejszej formie łączył zniewolonych Afroamerykanów z pracą dostosowaną do ich umiejętności, siły i wytrzymałości. Najwyższe ceny osiągali ci z najbardziej pożądanymi umiejętnościami i solidną historią pracy. Wartość niewolnika odpowiadałaby współczesnej wartości średniej klasy nowego samochodu. Ten biznes sprzedawania i kupowania zmieniał życie zniewolonych na zawsze. Zrywał więzi, oddzielając bliskich od rodziny i przyjaciół. Większość mieszkańców południa nie posiadała niewolników, natomiast zdecydowana większość właścicieli niewolników była drobnymi rolnikami i robotnikami. Bez względu na wielkość farmy, rolnik kupował niewolnika, a ten pracował bez wynagrodzenia, zwiększając tym samym jego zyski. Tylko najbogatsi plantatorzy posiadali olbrzymie ilości niewolników, niekiedy nawet setki. Niektórzy sprzedawali niewolnice urodzone na swoich plantacjach, a zyski przeznaczali na zakup nowej ziemi oraz męskich niewolników. Takich kajdanów używano do krępowania zniewolonych ludzi podczas transportu z jednego miejsca do drugiego. Czy to statkiem, czy pociągiem, czy najczęściej pieszo. Niektórzy zniewoleni ludzie byli skuci kajdanami, dopóki nie zostali umieszczeni w bloku aukcyjnym. Właściciele niewolników kontrolowali swoich zniewolonych, utrzymując ścisłą dyscyplinę, wymagając całkowitego podporządkowania, wpajając strach i zależność. Te różne typy biczy zostały zaprojektowane tak, aby uderzać w cel i zadawać fizyczny ból. Wbijały się w skórę, pozostawiając głębokie nacięcia w ciele i często powodując znaczne krwawienie i blizny. Taszek las grzechotką, czyli pusty pojemnik z kamykami w środku, miał ułatwiać właścicielom odnalezienie zbiegłego niewolnika. Ta niewolnicza obroża, wykonana z żelaza, była używana do dyscyplinowania i identyfikowania niewolników,
którzy byli uważani za ryzykownych uciekinierów. Te kajdany były zapinane wokół kostki. Gdyby ktoś spróbował ucieczki, zaostrzone czubki na każdym jej końcu wbiłyby się w nogę lub w kostkę, przecinając skórę. Znakowanie niewolników było jednym ze sposobów, w jaki właściciele rościli sobie prawo do posiadania zniewolonych ludzi oraz karali ich za nieposłuszeństwo. Z biegiem czasu znakowanie prawdopodobnie stało się najbardziej powszechne na częściach ciała takich jak klatka piersiowa, ramiona czy plecy, które można łatwo zakryć, aby chronić wartość nominalną niewolnika podczas sprzedaży. Jednak niekiedy zdarzało się, że zniewoleni byli znakowani na czole, policzkach czy twarzy. To ogłoszenie z północnej Karoliny mówi o $20 nagrody za schwytanie uciekinierki bądź skradzionej właścicielowi murzynki z dwójką dzieci. Kobieta jest wysoka i czarna, a kilka dni przed odejściem właściciel spalił ją gorącym żelazkiem z boku twarzy. Kobieta nazywa się Betty. Niewolnicy cierpieli na niezwykle wysoką śmiertelność. Połowa wszystkich niemowląt niewolniczych zmarła w pierwszym roku życia, dwukrotnie częściej niż dzieci rasy białej. I chociaż śmiertelność spadła w przypadku tych, którzy przeżyli pierwszy rok, do 14 roku życia utrzymywała się dwukrotnie wyższa niż wśród białych. W wyniku tego wysokiego wskaźnika śmiertelności niemowląt i dzieci, średnia długość życia niewolnika w chwili urodzenia wyniosła zaledwie 21 lub 22 lata. I tak oto, w porównaniu z białymi, stosunkowo niewielu niewolników dożyło starości. Główną przyczyną wysokiej śmiertelności było chroniczne niedożywienie. Właściciele niewolników wykazywali zaskakująco małą troskę o zdrowie i dietę niewolniczych matek w czasie ciąży, zapewniając ciężarnym brak dodatkowych racji żywnościowych i zatrudniając je przy intensywnych pracach polowych, nawet w ostatnim tygodniu przed porodem. Większość niemowląt była odsadzana wcześniej od mleka matki, w ciągu 3 lub 4 miesięcy od urodzenia, a następnie karmiona kleikiem lub owsianką z mąki kukurydzianej. Około 3 roku życia dzieci zaczęły jeść warzywa, zupy, ziemniaki, melasę, kaszę, chominy i chleb kukurydziany. Jednak w tej diecie brakowało białka, tiaminy, niacyny, wapnia, magnezu i witaminy D, w wyniku czego dzieci niewolników często cierpiały na ślepotę zmierzchową, obrzęki brzucha, obrzęki mięśni, wygięte nogi, zmiany skórne i konwulsje. Na większych plantacjach mistrzowie polegali na niewolniczych cieślach, murarzach, kowalach, kołodziejach, garbarzach, krawcach, rzeźnikach, kamieniarzach, bednarzach, stolarzach, ślusarzach czy złotnikach. Jednak większość niewolniczej pracy była wykorzystywana do sadzenia uprawy i zbioru bawełny, kanopi, ryżu, tytoniu lub trzciny cukrowej. Na typowej plantacji niewolnicy pracowali od zmierzchu do świtu przez 6 dni w tygodniu. Dzieci w wieku 3 lub 4 lat były zmuszone do pracy zwykle w specjalnych branżach odchwaszczających pola, niosących wodę pitną, zbierając śmieci i pomagając w kuchni. Karmiły także kurczaki i zwierzęta gospodarskie, zbierały zrębki na opał i wyganiały krowy na pastwiska. Między 7 a 12 rokiem życia chłopcy i dziewczęta byli zmuszani do intensywnej pracy w terenie. Starsi i niepełnosprawni fizycznie niewolnicy byli zmuszani do pracy w sukiennicach, przędzenia bawełny, tkania i wyrobu ubrań. Niewolnicy na plantacji mieszkali w małych chatkach z sklepiskiem i niewielkimi lub żadnymi meblami. Życie na dużych plantacjach z okrutnym nadzorcą było często najgorsze, jednak praca dla niezbyt dobrze prosperującego właściciela małej firmy mogła oznaczać brak wyżywienia. Niewolnicy pracujący w domach na plantacjach mieli często lepsze warunki życia i pracy niż niewolnicy pracujący w polu. Domowi niewolnicy mieszkali w lepszych kwaterach i otrzymywali lepsze jedzenie. W wielu przypadkach w społeczności niewolniczej rozwinął się system klasowy. Niewolnicy domowi nieczęsto utożsamiali się z niewolnikami na plantacjach. Często dążyli do aranżowania związków dla swoich dzieci z innymi niewolnikami domowymi. Małżeństwa niewolnicze i więzy rodzinne nie były uznawane przez prawo amerykańskie. Każdy właściciel mógł swobodnie sprzedać mężów od żon, rodziców od dzieci i braci od sióstr. Wielu dużych właścicieli niewolników miało liczne plantacje i często przenosiło ludzi między nimi, dzieląc w ten sposób na zawsze rodziny. Ostrożne szacunki wskazują, że co najmniej 10-20% małżeństw zostało zniszczonych przez sprzedaż. Jeszcze częściej sprzedawano dzieci od rodziców. W wyniku sprzedaży lub śmierci ojca bądź matki, ponad 1/3 wszystkich niewolniczych dzieci dorastała w gospodarstwach domowych, w których brakowało jednego lub obojga rodziców.
pomimo częstego rozpadu rodzin przez sprzedaż, Afroamerykanom udało się stworzyć silne i trwałe więzy rodzinne i pokrewieństwa w ramach instytucji niewolnictwa. Siła rodzin niewolników nie jest nigdzie bardziej widoczna niż w ogłoszeniach, które właściciele niewolników zamieszczają odnośnie zbiegłych. Ponad 1/3 ogłoszeń wskazuje, że uciekinierzy opuścili właściciela, aby odwiedzić współmałżonka, dziecko lub innych krewnych. Wraz z rozprzestrzenianiem się niewolnictwa na południu, wiele stanów uchwaliło kody niewolnicze, które określały prawa niewolników oraz dopuszczalne traktowanie i zasady dotyczące niewolników. Kody te różniły się w zależności od stanu, ale było wiele wspólnych wątków. Nie można było robić interesów z niewolnikiem bez uprzedniej zgody właściciela, niewolnicy mogli być przyznawani jako nagrody w loteriach, obstawiani w grach hazardowych, oferowani jako zabezpieczenie pożyczek i przekazywani jako prezenty od jednej osoby do drugiej. Niewolnikowi nie wolno było posiadać broni bądź się kształcić. Zostali uznani również za niekompetentnych jako świadkowie w sprawach sądowych z udziałem białych. Zniewoleni Afroamerykanie opierali się niewolnictwu na różne aktywne i pasywne sposoby. Codzienny opór był najczęstszą formą sprzeciwu wobec niewolnictwa. Łamanie narzędzi, udawanie choroby, inscenizowanie spowolnień oraz dokonywanie aktów podpaleń i sabotażu – wszystko to było formą oporu i wyrazem wyobcowania niewolników od ich panów. Inną formą oporu była ucieczka. Większość niewolników uciekła na stosunkowo krótkie odległości i nie próbowała na stałe uciekać z niewoli. Zamiast tego tymczasowo wstrzymywali swoją pracę jako formę negocjacji ekonomicznych. Niewolnictwo bowiem wiązało się z ciągłym procesem negocjacji. Ponieważ niewolnicy targowali się o tempo pracy, ilość wolnego czasu, którym mogliby się cieszyć, nagrody pieniężne, dostęp do działek ogrodowych oraz swobodę praktykowania pochówków, małżeństw i ceremonii religijnych bez nadzoru białego. Niektórzy uciekinierzy próbowali na stałe uciec z niewoli. Ponad połowa tych uciekinierów skierowała się na południe lub do miast bądź naturalnych schronień, takich jak bagna. Często uciekinierzy byli stosunkowo uprzywilejowanymi niewolnikami, którzy służyli jako przewoźnicy rzeczni bądź woźnicy i byli zaznajomieni ze światem zewnętrznym. Kiedy w kwietniu 1861 roku rozpoczęła się wojna domowa, nadrzędnym celem prezydenta Abrahama Lincolna było zachowanie związku, a nie zniesienie niewolnictwa. Chociaż Lincoln nienawidził niewolnictwa, uważał je za grzech moralny i wierzył, że nie powinno ono rozszerzać się na nowe terytoria na zachodzie. Podobnie jak wielu jego poprzedników, miał nadzieję, że niewolnictwo umrze w przyszłości powolną, naturalną śmiercią. Uważał natychmiastową abolicję za zbyt radykalną i niekonstytucyjną. Podczas wojny niewolnicy i wolni na północy i południu zmusili prezydenta Lincolna do ponownego rozważenia znaczenia wojny. Czarni abolicjoniści, tacy jak Frederick Douglass, rzucili Lincolnowi wyzwanie, by walczył nie tylko z armią konfederatów, ale także z życiodajną krwią stanów konfederackich, czyli ich systemem niewolniczym. W tym samym czasie niewolnicy uciekali od swoich panów do obozów Armii Unii, zmuszając Stany Zjednoczone do opracowania polityki, która doprowadziła do ich emancypacji podczas wojny. Blisko 200 tysięcy czarnych mężczyzn, zarówno byłych niewolników, jak i urodzonych na wolności, walczyło w całkowicie czarnych pułkach Armii Unii podczas wojny i wyróżniło się na polu bitwy i poza nim. Ich odwaga i zaangażowanie ostatecznie zmusiły Lincolna do uznania konieczności zapewnienia im wolności po zakończeniu wojny, a także wolności wszystkich niewolników. Afroamerykanie odegrali kluczową rolę w zmianie znaczenia wojny domowej. Zamiast wojny o zjednoczenie, ich działania przekształciły się w wojnę o emancypację, wolność i obywatelstwo. Przyjęta przez Kongres 31 stycznia 1865 roku i ratyfikowana 6 grudnia 13 poprawka zniosła niewolnictwo w Stanach Zjednoczonych. Niewolnictwo było często traktowane jako marginalny aspekt historii. W rzeczywistości niewolnictwo odegrało kluczową rolę w tworzeniu współczesnego świata i rozwoju Stanów Zjednoczonych. Chociaż legalny import zniewolonych ludzi zakończył się ponad 2 wieki temu, historyczna rola Charleston w tym biznesie stanowi uciążliwą spuściznę, która mocno obciąża lokalne sumienie.
Afrykanie i ich praca byli bijącym sercem tego połączonego systemu globalnego handlu i kapitalistycznej ekspansji. Pomimo wyzysku i dehumanizacji, których doświadczali jako niewolnicy, Afrykanie stworzyli nowe kultury i więzy pokrewieństwa, które czerpali z korzeni w Afryce oraz nowych doświadczeń i kontaktów w obu Amerykach. Te afroamerykańskie kultury stały się podstawą oporu czarnych i odporności dla pokoleń niewolników, a później stały się również fundamentalną częścią historii i kultury Stanów Zjednoczonych Ameryki.